Jan Paweł II był najsłynniejszym Polakiem, który odszedł od nas 2 kwietnia 2005 roku. Mimo że od tego czasu upłynęło już 7 lat, to wiele osób wciąż o nim pamięta, a przede wszystkim o jego naukach. Przykładem takich ludzi są uczniowie z gimnazjum nr 2 w Działdowie, którzy od kilku lat systematycznie organizują Dni Papieskie. Są to już 12 dni papieskie i uczniowie przygotowali pod kierunkiem kilkorga nauczycieli uroczystość, która pokazuje, jak wybitnym człowiekiem był Jan Paweł II, jak wyjątkowym był papieżem, a dzisiejsza uroczystość podkreśla rangę rodziny w życiu każdego człowieka. Dlatego młodzież przypomniała słowa Jana Pawła II kierowane do najmniejszej komórki społecznej, jak powinna być kształtowana oraz żyć w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim, czym rodzina powinna się charakteryzować. Wzajemne zaufanie, przyjaźń, miłość, porozumienie. Mówimy o tym często nie tylko na godzinach do dyspozycji wychowawcy, ale mówimy także na języku polskim przy omawianiu lektur. Mówimy o tym na wychowaniu do życia w rodzinie, a także na każdej lekcji, gdzie możemy treści podstawy programowej podporządkować temu ważnemu celowi. W gimnazjum nr 2 wiedzę Jana Pawła II przekazuje się także na innych przedmiotach, tak aby podkreślić wartość rodziny, bo rodzina jest ważna w każdym wymiarze.